Do tych, których serca są pełne miłości, ale nie mają z kim się nią dzielić. Do tych, które mają pomysły na to, jak chcą być kochane, ale rzadko je realizują. Do tych, które szukają prawdziwej miłości, ale często się zawodzą. I tych, które je znajdują, ale w nieodpowiednim czasie. Do tych, które znajdują miłość w ludziach, którzy nie chcą wytrzymać z nimi zbyt długo. Do tych, które chcą znów uwierzyć w miłość, ale trudno im raz jeszcze oddać część złamanego serca. To dla nich, to jest dla nas, to jest dla Ciebie. Zasługujesz na miłość niezależnie od tego, czy w Twoim sercu jest spokój czy chaos. Zasługujesz na to, by być kochaną przez kogoś, kto rozumie, że nie zawsze będziesz osobą, w której się zakochał po raz pierwszy i że będą chwile w Twoim życiu, w których zrobi się ciemno, a on powinien być Twoim światłem. Zasługujesz na miłość kogoś, kto wie, że nie jesteś doskonała, ale i tak docenia Twoje niedoskonałości. Zasługujesz na bezwarunkową miłość, może nie do końca szaloną, ale na pewno bezwarunkową. Chcesz być kochana nie ze względu na to, jak wyglądasz, śmiejesz się czy śpiewasz, nie ze względu na to, co lubisz robić i nie ze względu na podobieństwa lub urocze różnice. Bo co jeśli te rzeczy się zmienią? Czy miłość, którą otrzymujesz, również powinna się zmienić? Zasługujesz na miłość tylko dlatego, że przyczyny się zmieniają tak jak intensywność miłości, ale fundament samej miłości, która jest dana, pozostaje ten sam. Nie musisz być nawet szaleńczo kochana, bo szalona miłość bywa czasami niebezpieczna. Chcesz być kochana bezwarunkowo, bez jeśli, ale, tylko wtedy, gdy. Zasługujesz na to, by być kochana nie w ten sam sposób, w jaki dajesz swoją miłość, tylko koncentrujesz się na tym, jak on Ciebie kocha. Zasługujesz na to, by być kochaną w bardzo szczególny sposób, tak wyjątkowy, że nie można go z nikim porównać. Rozumiesz, że każdy kocha inaczej, że tylko dlatego, że Twój partner nie jest tak ekspresyjny, jak tego chcesz, nie sprawia, że kocha Cię mniej. Zrozum, że on może mieć inne sposoby wyrażania swojej miłości i po prostu zaufaj mu. Zasługujesz na miłość, której końca nie widać. Odkochanie się i odejście nie są opcjami. Kiedy kogoś kochasz, uporanie się z przeciwnościami losu, bez względu na to, jak banalnie to zabrzmi, jest koniecznością. Zasługujesz na to, by być kochana przez kogoś, kto zawsze znajdzie sposób, aby to zadziałało, bez względu na to, jak trudne to będzie. Zasługujesz na kogoś, kto chce się z Tobą ustatkować i jest tego pewien. Zasługujesz na kogoś, kto pragnie czegoś trwałego, a nie kogoś, kto jest niestabilny emocjonalnie. Zasługujesz na kogoś, kto widzi z Tobą swoją przyszłość, ale także nadzoruje Waszą teraźniejszość dla Was obojga. Zasługujesz na kogoś, kto widzi wieczność w Twoich oczach i jest tym nieustająco podekscytowany. Zasługujesz na miłość kogoś, kto nie wybiega do przodu, ale idzie z Tobą ramię w ramię. Zasługujesz na to, by być kochaną przez kogoś, kto zabiega o to, by utrzymać Cię w swoim życiu, tak samo jak Ty zabiegasz o to, by jego zatrzymać go w swoim. Nigdy nie zadowalaj się mniej, to mało powiedziane. Zadbaj o to, co najlepsze dla Ciebie. Nie zasługujesz na połowiczną miłość. Nie zasługujesz na niepewność. Nie zasługujesz na proszenie kogoś o czas. Nie zasługujesz na oszukiwanie. Nie zasługujesz na wymówki. Nie zasługujesz na kłamstwa. Nie zasługujesz na błaganie, żeby ktoś został. Więc poczuj spokój tylko wtedy, gdy znajdziesz kogoś, kogo wszechświat pięknie współistnieje z Twoim.
Zadowól się kimś, kto najlepiej zna Twoje serce. Kimś, kto sprawia, że rumienisz się, uśmiechasz i płaczesz ze szczęścia. Zadbaj o kogoś, kto jest w pełni oddany Tobie i Waszemu związkowi i jest lojalny wobec obietnic, które składa. Zadowól się kimś, kto nie umie kłamać. Zadowól się kimś, kto znajdzie dla Was powód do bycia razem. Bez względu na to, jak sobie umniejszasz, jesteś kimś więcej niż gwiazdą na nocnym niebie. Jesteś księżycem i połączonymi konstelacjami. Jesteś słońcem i masz być czyimś wszechświatem. Zasługujesz na to, by być kochaną przez kogoś, kto jest zakochany w całej Twojej istocie, ale którego oczy są również szeroko otwarte, aby zobaczyć i zaakceptować Twoje niedociągnięcia. Zasługujesz na to, by być kochaną przez kogoś, kto wybiera Cię raz za razem, każdego dnia, przez resztę życia, niezależnie od tego, jaki problem Cię spotka. Zasługujesz na to, by być kochaną przez kogoś, kto pozwala Ci się rozwijać, a nie przez kogoś, kto gdy rozłożysz skrzydła i poszybujesz w górę, po prostu opuści Cię. Przestań więc walczyć o ludzi, którzy nie są gotowi na Twoją miłość i po prostu czekaj na idealny czas Wszechświata. Ponieważ masz być z kimś, a ten ktoś już został dla Ciebie wybrany. Zwrócić całą miłość, jaką dałaś niewłaściwym ludziom, a Twoje serce nadal będzie miało o wiele więcej do oferowania. W nocy otoczy Cię ciepłym uśmiechem, a rano, gdy się obudzisz, spojrzy Ci w oczy i zobaczysz w nim miłość, na którą zawsze zasługiwałaś. Tekst M.J. Mariano. Pytanie do Ciebie jak zwykle. Na jaką miłość zasługujesz? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.